W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy praktycznie nie widząc na jedno oko, ale mając drugie idealnie zdrowe, idealnie widzące, masz szansę zostać kierowcą zawodowym. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu i zacznę od zapytania kierowcy, ale dostawczaka. Witam serdecznie, mam do Pana pytanie i prosiłbym o odpowiedź. Bardzo mi na tym zależy, ponieważ mam wadę wzroku na jedno oko, oko prawe, tutaj jest wada minus 7 dioptrii. Wada się nie pogarsza, ale też się nie polepsza. Według lekarzy jest tu uszkodzenie na poziomie rozwoju mózgu, jeszcze przed porodem. No, nie da się tej wady usunąć laserowo, natomiast to lewe oko mam w 100% sprawne. Soczewka kontaktowa koryguje moją tą wadę, lecz nie są to dobre wyniki. Odczytuję maksymalny czwarty rządek na tablicach Snellena. Moje przypomnienie to są tablice Snellena i powinniśmy odczytywać co najmniej rządek piąty, natomiast tutaj ta osoba odczytuje rządek maksymalnie czwarty. I teraz moje zasadnicze pytanie. Czy z taką wadą wzroku mogę ubiegać się o prawo jazdy kategorii C, C plus E i czy mogę w ogóle zostać kierowcą zawodowym? Czy przejdę jakoś te wszelakie testy? Tak jak wspomniałem, obecnie jestem kierowcą dostawczaka. Ta wada nie przeszkadza mi w niczym podczas prowadzenia pojazdów takich zwykłych, kategorii B. Jak się do tego odnoszą przepisy i ustawy? Bardzo proszę o odpowiedź, oczywiście z góry dziękuję. Odpowiadając Ci na to pytanie, no jest to klasyczny problem, który od razu sugeruje brak widzenia obuocznego, stereoskopowego, przestrzennego, czy jakby je tam inaczej nie nazywał, no i od dzieciństwa. Mózg wyłączył funkcję tego oka chorego, dana osoba adaptuje się do swojej ułomności, na dobrą sprawę wcale tego nie odczuwa, i w jej mniemaniu, czy w Twoim mniemaniu jest wszystko ok. No, niestety, przepisy są przepisami, a odnośnie wzroku to już są w ogóle przepisami. No i taką wadę wzroku, jak tutaj opisałem, i związany z nią brak widzenia przestrzennego, wykryje zarówno okulista, jak i psycholog transportu. Oba te badania się odbywają przed kursem na prawo jazdy, przed wyrobieniem profilu kierowcy. Okulista zrobi to prostymi testami typu mucha, czy tam rando, czy jakiś inny. Natomiast psycholog transportu zrobi to na stereometrze, którego po prostu nie przejdziesz. Wprawdzie cuda się zdarzają, ale z dużym prawdopodobieństwem oba orzeczenia będą negatywne i nie zostaniesz dopuszczony nawet do kursu na prawko zawodowe, no nie mówiąc o czymkolwiek więcej. No, był nawet taki okres, że nie można było prowadzić nawet aut służbowych kategorii B przy braku tej stereoopcji. Ktoś tam prowadził 20 lat, weszły nowe przepisy i został uwalony. Na szczęście się to jakoś skończyło, ktoś tam sięgnął po rozum do głowy, że nasze społeczeństwo, czy wzrok naszego społeczeństwa nie jest lepszy, lecz raczej gorszy, a no, ludzie muszą z czegoś żyć. A bez samochodu, powiedzmy jak bez ręki. Tak więc reasumując te moje wywody, przy braku widzenia obuocznego nie masz szans na zawodowe prawo jazdy i stwierdzi to zarówno psycholog transportu, jak i lekarz uprawniony do badań kierowców. No, zapytasz słusznie, co się stanie, jak taka jednooczność powstanie, jak już wcześniej zrobiłeś prawo jazdy, na przykład na ciężarówkę, no tak teoretyzuję, ktoś Ci wybił oko, coś z tym okiem się stało, no w każdym razie też smutna wiadomość, nawet jeżeli Ci jakoś tam się udało, stało Ci się zaraz po jednych badaniach. Niestety, te badania są obowiązkowe, co 5 lat. Z reguły to kończy się wnioskiem do starosty o takie kontrolne badanie i to w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Występują o tym zarówno lekarze, jak i psycholodzy. Czasem Cię złapią po alkoholu, czy tam po jakimś innym fiki-miki. I co? No niestety, tracisz prawo jazdy zawodowe na zawsze. Także na tym kończę. No, jeżeli to wideo Ci coś pomogło, daj oczywiście lajka, daj mi kciuka, wklej na swój portal społecznościowy, na Face'a, na Google+, czy tam jakieś ulubione forum. Oczywiście, jeżeli chcesz zadać pytanie, najlepiej będzie jak
stanie się tutaj to poprzez komentarz poniżej tego filmu. Oczywiście zadaj je zaraz, jeżeli miałeś jakąś podobną sytuację. Natomiast najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu Badania na prawo jazdy wrocław.com i wejdź tam zaraz po obejrzeniu tego filmu. Link jest oczywiście w opisie do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, właściciel prywatnej pracowni psychologii transportu. Koniecznie daj lajka, jak Ci to w czymkolwiek pomogło, czy się podobało i do zobaczenia w następnym moim filmiku.